Rzeczywiście był kiedyś psychiatrą. Doktorat zrobił na Akademii Medycznej w Łodzi. Nie wiadomo dokładnie, kiedy związał się z miastem. Wpadł 3 lata temu. Wystawił około 40 lewych zaświadczeń o chorobie psychicznej, zaawansowanej nerwicy, ciężkich urazach itd. Na ich podstawie przedłużali procesy, zwalniali z aresztu, uniewinniali. Na liście jego pacjentów byli najwięksi łódzcy złodzieje. Dostał 2 lata w zawiasach na 5 i zakaz praktyki. Potem zmył się z Łodzi, ale nikt go tam chyba specjalnie nie szukał. Wyślij za nim list gończy, odjechał stąd szarym Mercedesem. W tej piwnicy były jakieś pudła, diabli wiedzą, co w nim było. Myślisz, że z powodu tych pudeł zginął Zeidler i ten tutaj? Sławomir Woźnicki. Powiedział, żebym zadzwonił, to powie coś o Zeidlerze. Dostał pan zastrzyk morfiny. Silna dawka, stąd te objawy. Wirusa HIV nie stwierdzono. Wiek około 50 lat, 174 cm wzrostu, prawidłowa budowa ciała, ubytki w uzębieniu. Oddano 2 strzały z bliskiej odległości, 1 w brzuch. Kula przeszła na wylot, bardzo poważnie uszkadzając organy wewnętrzne. Chyba że czy kaliber już po tym jednym strzale ofiara miała nikłe szanse przeżycia. Mimo to sprawca oddał jeszcze 1 strzał, w sam środek czoła i tak jak w przypadku Zeidlera, kula przebiła kość czaszki i utkwiła w mózgu. Między 22 a 3 w nocy. Ten sam sprawca? Ten sam kaliber. Z punktu widzenia medycyny, śmierć zadana bronią palną nie posiada indywidualnych cech dystynktywnych. O podobieństwie lub tożsamości decyduje wyłącznie analiza balistyczna, z tym to już nie do mnie. Poza protokołem wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z tym samym zabójcą. Nazywał się Sławomir Woźnicki i chciał mi coś powiedzieć o Zeidlerze. To wszystko, co wiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam namiary. Miał przy sobie prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Jego samochód zresztą stał przed domem. A który to? Duży, terenowy. Przywiozłem ją. Czeka za drzwiami. Prowadzić?
Dziękuję, że zechciała pani przyjechać. Pani Magda... Lipiec. Lipiec. Pani doktor Olga Seifert. Komisarza Artura Banasia już pani poznała. Przepraszam, ale to chyba było nieuniknione. Pierwszy raz jestem w takim miejscu. Mogę panią prosić? Jest pani gotowa? Czy rozpoznaje pani tego człowieka? Nazywam się Woźnicki. Słowo. Przepraszam. Dobrze się pani czuje? Ale myślałam, że jestem twardsza. Wody? Niestety muszę pani zadać parę pytań. Ale nie tutaj, dobrze? Czy coś ich łączyło, Woźnickiego i Zeidlera? Nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam, czy w ogóle rozmawiali ze sobą. Zeidler był strasznie zamknięty, taki zasznurowany. Woźnicki zresztą też. Rozmawiałam z nim raptem dwa razy, tylko dlatego wiem, jak się nazywał. Czym się zajmował? Fotografią. Zdaje się, robił zdjęcia dla jakichś brukowców. Paparazzi? Coś w tym rodzaju. Wiem, że zanim tam trafił, był w solidnym dole. Prochy, alkohol, full service. Woźnicki tam nocował, prawda? Mógł zostawać na noc, ale nie mieszkał tam. Z tego, co się zorientowałam, to nikt tam nie mieszkał na stałe poza Czeskiem. Ale Zeidler też tam zostawał na noc albo dwie. Tak mi się wydaje, nie wiem. Ja tam nie nocowałam. I nic pani nie wiedziała o piwnicach w tym domu? O piwnicach? Tak, piwnicach. Nawet nie wiedziałam, że tam w ogóle są piwnice. Znaczy, pewnie są, jak w wielu domach, ale nie zastanawiałam się nad tym. Ale Zeidler i Woźnicki mogli wiedzieć. Nie wiem, nie rozmawiałam z nimi o piwnicach. O co chodzi? O podwójne zabójstwo. Tych dwóch ludzi zabił prawdopodobnie ten sam człowiek. To, co ich łączyło, to ta grupa terapeutyczna doktora Czeskiego, więc mam podstawy sądzić, że zabójcą jest ktoś z tej grupy. Czeski? Być może. W tej chwili wszyscy są podejrzani. Ja też? A jak pan dobrze pamięta, mnie tam wtedy nie było. Wyjechałam. A gdzie pani była? W domu pisałam. Ktoś to może potwierdzić? Mieszkam sama. Alibi do dupy. Kogo jeszcze może pani opisać równie wyraziście jak Zeidlera? Nikogo, tylko on mi wpadł w oko. A kogo może pani wymienić z imienia i nazwiska? Myślę, że Czeski odpowie na to pytanie znacznie lepiej niż ja. Ale to panią pytam, nie jego. W gruncie rzeczy oni wszyscy mają ten sam problem. Są bogaci i po przejściach. Ale żaden nie wygląda na takiego mordercy. Jakiego? No, takiego, jak pan opisał. Jak go opisywałem? Pokazał mi pan zwłoki Woźnickiego. Widziałam dziurę w jego głowie. Wczoraj powiedział pan, że Zeidlera też zabito strzałem w głowę. Ja wiem, że jestem blondynką, ale bez przesady. Dlaczego pani sądzi, że żaden z nich nie może być zabójcą? Tak mi się wydaje. Chcę być dziennikarką, ćwiczę się w obserwacji. Rozpoznać człowieka na podstawie jego zachowań, reakcji. Przeczytałam to w jednym amerykańskim podręczniku. Trochę zaufania, chcę wam pomóc. Dlaczego? Materiał na znakomity reportaż. Pan będzie jego bohaterem. Zmęczony życiem, znużony komisarz policji. Marlow to przy panu pętek. Do domu. I nie ruszać się z niego. Dosłownie? Metaforycznie. Mam na myśli Warszawę. Jeżeli pani napisze chociaż słowo, zgnije pani w pierdlu. Cyborg i kawał chama. Jak Wolański? Stabilny, chyba jest już dobrze. Zachowałam się wczoraj trochę jak obrażona królewna, przepraszam.
Chciałam panu podziękować za ten wieczór, doktorze. Było bardzo przyjemnie. Nie jestem przyzwyczajona do komplementów. Zawsze mnie peszą. Byłam po prostu zakłopotana to wszystko. Musi pan to zrozumieć. Ja nic nie muszę, siostro. Oczywiście. Jasne, przepraszam. Prowadził się tu 3 lata temu. Kupił to mieszkanie. To zaczynie mówi, że był cichy i spokojny. Nie miał żadnej rodziny. Klucz od mieszkania. Na zamkach nie ma śladów włamania. Ciekawe, czego szukał. Wygląda na metodyczną robotę. Widzisz tu gdzieś aparaty fotograficzne? W samochodzie. Sprawdziłeś? Nie, ale na pewno tam są. Nie rozstają się ze swoim sprzętem, to ich obsesja. Wierzą, że w każdej chwili są w stanie zrobić zdjęcie swojego życia. Dlatego kupują duże samochody. Tego sprzętu jest coraz więcej. Gajewski, słucham. Dobrze, niech czekają, zaraz będę. Czego szukał? Czegoś małego, czegoś, co można schować w paście do zębów albo w słoiku z solą. Negatywów? Dobrze. Ciekawe, czy znalazł. Jeżeli wiesz, że za te negatywy możesz położyć głowę, gdzie je trzymasz? Jak najdalej od siebie. Zaczekaj tu na ekipę i przemyśl to. Możesz poszperać, żeby ci się nie nudziło. I niech niczego nie dotykają, zanim nie skończysz. Może on nie miał szczęścia. Proszę to powiedzieć głośno. Tak, to jest mój mąż, Eugeniusz Zajdler. Źle się pani czuje? Chcę stąd wyjść. Da pani radę sama, czy mam panią zanieść? Dosyć, dosyć tego. Muszę mnie na rękach. Chciałbym zasugerować, że chyba trzeba będzie jednak uwzględnić wariant kradzieży. Pani Zajdler stwierdziła, że nic nie zginęło w domu. Moja klientka była w szczególnym stanie emocjonalnym, to chyba zrozumiałe, prawda? Nie musimy się uciekać do opinii biegłych. Nie miała pełnej jasności umysłu. Potem jednak stwierdziła brak jednego obrazu swojego męża. Dlaczego nam tego nie zgłosiła? Ja właśnie to robię. Poza tym brak obrazu został odkryty dzisiaj rano. Nie znaleźliśmy śladów włamania. Złodziejem mógł być ktoś dobrze znany ofierze. Kto? To pan prowadzi śledztwo. Dobrze pan się nad tym wszystkim zastanowił, mecenasie. Dlaczego pan pyta? Jest już drugi trup. Ten sam kaliber, ta sama broń, te same cechy. Prawdopodobnie ten sam zabójca. Kto to jest? Ta kradzież to pański pomysł, mecenasie? No jeżeli tak, to wyjątkowo głupi. W gruncie rzeczy mógłbym teraz wystąpić o tymczasowy areszt dla pańskiej klientki. Wystąpi pan? Czy rozpoznaje pani tego mężczyznę? Nigdy go nie widziałam. Nazywał się Woźnicki, Sławomir Woźnicki. Był fotografem, kimś w rodzaju paparazzi. Czy pani mąż kiedykolwiek wspominał o nim, wymieniał jego nazwisko? Nie. A
czy mąż kiedykolwiek w pani obecności wymieniał nazwisko Czeski, doktor Zbigniew Czeski? Nie, nie przypominam sobie. Obaj zamordowani, pani mąż i Woźnicki, spotykali się u doktora Czeskiego. Mamy powody uważać, że to był rodzaj sekty. Czy może mi pani wyjaśnić, jak mąż tam trafił? Nie mam pojęcia. Pierwszy raz słyszę o tej sekcie. Aż tak dalece nie interesowała się pani życiem męża? Jego dawny przyjaciel, Piotr Dominik, powiedział, że mąż zawsze miał skłonności mistyczne. Czy to prawda? Tak, prawda, ale niewiele mogę na ten temat powiedzieć. Nasi sąsiedzi, państwo nawrotcy. Kancelaria Nawrocki, Piechota i Partner. Ich opiekunka do dzieci interesuje się podobnymi zagadnieniami. To jedyna osoba, o której wiem, z którą mąż rozmawiał na te tematy. Rzadko bywam w domu, ale wiem, że mąż zaprosił ją kiedyś do swojej pracowni i pożyczał jakieś książki. Mogli mieć romans. Kazałem zabezpieczyć cały ten bajzer. Będziemy to przeglądać wszystko po kolei, robota głupiego. Myślisz, że ta kradzież obrazu to lipa? Widać gołym okiem. Pytanie, dlaczego papuga zaryzykował taką lipę? Przecież głupoty. Intuicja mi mówi, że to ona wsadziła go na tę minę. A to może oznaczać, że piękna i bogata pani Zeidler albo czegoś się obawia, albo ma coś do ukrycia, albo coś wie. Coś, co może mieć wpływ na naszą wiedzę o śmierci jej męża? A widzisz inny powód? To wszystko ledwo trzyma się kupy. Rzeczywiście piękna kobieta. Podoba ci się? Jeździ tych Nawrockich. Porozmawiaj z opiekunką do dziecka. Ona miała podobne zainteresowania z Zeidlerem. Rozmawiali o mistyce. Wypytaj ją o Woźnickiego, może go znała. Wypytaj o Czeskiego, tę jego sektę. Ja w tym czasie przeszukam samochód Woźnickiego. Już na pewno dawno to zrobił przed nami. Samochód w chwili zabójstwa stał przed domem Czeskiego. Może zrobił to tylko pobieżnie, nie miał dość czasu. Miał czas, żeby skrupulatnie wybezpieczyć jego mieszkania. Zrobił to przed zabójstwem. Wiedział, że Woźnickiego nie ma w domu i długo nie będzie. To mógł być Czeski. Widział, jak on wsiadał w samochód i odjeżdżał. Wiedział, że Woźnicki zostaje w sekcie. Na miejscu był jego goryl, który w każdej chwili mógł go powiadomić przez telefon, że Woźnicki szykuje się do domu. Ale nie znalazł tego, czego szukał. No to wrócił. Próbował wydusić to z Woźnickiego. Nie wydusił. Zabił. Pasuje. Nam pasuje. Kto jest zabójcą? Czeski. Motyw? Obaj odkryli, co trzymał pod podłogą. Pytanie, co trzymał? A ten burdel w mieszkaniu Woźnickiego? Zrobił zdjęcia, które są dowodem. Tylko co ma z tym wspólnego Edyta Zeidler? Jest. Co takiego? Wykładzina była odpiana. To się podkleił starannie, ale jest ślad. Od czego on może być? Na przykład od skrytki pocztowej. Komisarz Banaś, byłem tutaj wczoraj. Brawo na miejsce. Brawo, Jelena, nie poznajesz pana komisarz. Dzisiaj już jestem ubrana. Mam wrażenie, że wówczas też pani była ubrana. Jaki pan miły, ale ten kawałek
jedwabiu, nie był chyba zbyt szczelny. A pod spodem, o ile sobie przypominam, chyba jednak nikt nie miał. Wyglądała pani pięknie. Masz ten mordę, mam wyskoczyć z ciuchów? Przepraszam, proszę. Mój mąż zawsze mi wypomina, że nie wszyscy łapią się na moje poczucie humoru. Będzie pan uprzejmy i zapomni to, co powiedział? Już zapomniałem. Napije się pan kawy? Dziękuję. A może czegoś mocniejszego? Nie, dziękuję. Chciałbym, jeśli to możliwe, porozmawiać z pani opiekunką o te dzieci. To nie będzie łatwe. Co się stało? Nie ma jej, nie wiem, gdzie jest. Wczoraj dzwoniłam do niej, ale miły męski baryton mówi mi, nie ma takiego numeru. A jej numer domowy? Nie wiem, powiedziała, że nie ma telefonu, tylko komórkę. Jak panią zatrudniła? Spotkałam ją na jakimś przyjęciu. Miałam wrażenie, że już ją znałam wcześniej, że gdzieś się już poznałyśmy. Chyba jej opowiadałam o swoich dzieciach. Wie pan, kobiety, które późno rodzą, mają lekkiego fioła na tym punkcie. Tak się złożyło, że akurat wymieniliśmy trzecią niańkę. Sama się zaoferowała. Spodobała mi się, była bardzo bezpośrednia. Dzieci polubiły ją od pierwszego dnia. Jak się nazywa? Śmiesznie. Adrianna Kuś. Dziwne zestawienie, prawda? Spisała pani jej dane z dowodu? Pańskie pytania pogłębiają mój kompleks niższości. Nie przyszło mi to do głowy. Mhm. Ma pani jej fotografię? Może jednak się rozbiorę. To przynajmniej zatrze niedobre wrażenie. Coś się stało, panie doktorze? Panie doktorze? Jeśli jest pan na mnie obrażony, to... Nie lubię tego. Proszę otworzyć drzwi. Mam krzyczeć? Boli. Może być zbieg okoliczności. Dziewczyna kontaktowała się z Deidlerem dokładnie w dniu jego śmierci, znika. Telefon nieaktualny, nie wiemy, gdzie mieszka, jak wygląda. Nazwisko? Adrianna Kuź, ale wiemy, czy prawdziwe, czy lipa, nie. Co za diabeł tak namieszał? O co tu chodzi? Doktor Czeski póki co zwinął zabawki i się zgubił. Pod wykładziną w samochodzie Woźnickiego był kluczyk do skrytki pocztowej. W skrytce była ta koperta. Solidna dokumentacja. Robi wrażenie. Nie pozostawia cienia wątpliwości. Ja nie lubię wchodzić w aż taką intymność. Nikt nie lubi taka praca. Co to za facet? Nazywa się Aleksander Zawierski, ale urodził się w Koninie pod nazwiskiem Gąsior. Zawierski to jest panieńskie nazwisko jego matki. Studiował prawo na Uniwersytecie w Toruniu, potem przed stanem wojennym wyjechał do Niemiec. Tam się ożenił z niejaką Gudrun Martić i osiadł w Monachium. Jego teść, Srdžan Martić, uchodzi za szefa całej serbskiej mafii w Niemczech. Zawierski to jest poważny niemiecki biznesmen, handel nieruchomościami, wiesz, firmy budowlane. Ale majątek zrobił na wojnie w Jugosławii. 2 lata temu w Poznaniu był podejrzany w sprawie o zabójstwo Franciszka Ziomka, ksywa Kaban. Ale dowody były cienkie. W Poznaniu mówi się, że tego zabójstwa dokonał ktoś o ksywce Bażant. Był uchol, który twierdził, że Bażant to właśnie Zawierski, ale się zgubił. W Niemczech też uważają, że Zawierski stoi przynajmniej za paroma zabójstwami. Po
Podobno lubi ten sport i uprawia go bardzo fachowo. Ma rozległe kontakty od Sycylii, przez Moskwę, po Kolumbię. Jesteśmy w domu? No, to by była bardzo prosta droga do domu. Jest już namierzony. Weź radio, przejmij dowodzenie i zdejmij go. Tylko uważaj na siebie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan nie pozwonił, tak pani nie wiedziała, że pan będzie. A ty nie wiesz, Maszenka, że psy nigdy nie dzwonią? Psy? Psy. Sobaki. Przepraszam, brałam kąpiel. Proszę, może pan zapalić, popielniczki są na kominku. Słucham. Proszę tam wyjść. Niestety musimy porozmawiać. Nie to upokarza. Dobrze się pan chociaż bawił. Cała komenda zleciała się, żeby zobaczyć mój goły tyłek. Takie rzeczy mnie nie bawią. Nikt poza mną i moim najbliższym współpracownikiem nie oglądał tych fotografii. Skąd pan w ogóle to ma? Były w skrytce pocztowej Woźnickiego. To one były prawdopodobnie przyczyną jego śmierci. Wiedziała pani o ich istnieniu? Nie. To on je zrobił? Wszystko na to wskazuje. Pani mąż wiedział o tym romansie? Nie, ale to nie ma naprawdę najmniejszego znaczenia. Mówiłam już panu, że żyliśmy osobno. Wiedziałam o tym, że sypia z Maszą i nie miałam nic przeciwko temu. Ale może on miał coś przeciwko temu, że pani sypia z Zawierskim. Woźnicki musiał się skądś o tym dowiedzieć. Gazety jeszcze o tym nie pisały. Znał pani męża. Spotykali się na zajęciach terapeutycznych doktora Czeskiego. Nie, nie wydaje mi się to prawdopodobne. A nie dopuszcza pani możliwości, że mąż po prostu kochał panią i był zwyczajnie zazdrosny. Co to za willa? Jego przyjaciela na Mazurach. Spędziliśmy ten weekend. Jak długo zna pani Zawierskiego? Prawie rok. Poznaliśmy się na przyjęciu w Sheratonie. Wie pani, kim on jest? Co za głupie pytanie. Oczywiście, że wiem. Niech mi pani o nim opowie. Prowadzi rozległe interesy. Ma hotele, restauracje. W Niemczech zajmuje się kupnem i sprzedażą nieruchomości. Zauważyła pani, że nosi broń. Stąd ten głupi pomysł z kradzieżą obrazu? Czy jest coś, o czym nie wiem? Niemiecka policja podejrzewa go o kilka zabójstw. Tutaj jak na razie zamieszany jest w jedno. Nie licząc pani męża i Woźnickiego. To gangster. Przykro mi z powodu tych zdjęć. Może pani wierzyć albo nie, ale naprawdę wolałbym ich nie oglądać. Jak pulper? Tak krew z nosu. Idzie w zawarte, ja nic na niego nie mam. Zrobił sobie twarde alibi. Przez całą noc pił wódkę z kumplem w Łomiankach. Jeszcze wydupczył jego żonę. A ona to potwierdziła. Wyobrażasz sobie? Chcę do domu. Jak skończy tę kolację? Ty, młody. A może ja też bym chciał sobie zjeść kolację, co? Żona czeka, dzieci ojca nie widzą. Przecież on może jeszcze 2 godziny wpieprzać te homary. Skąd wiesz, że on akurat je homary? Tak mi się powiedziało. Chcesz go tak od stołu przy ludziach? A co, mam mu telegram wysłać?
Wejdźcie, idźcie do wyjścia. Idziemy. Pan Zawierski? Wydział zabójstw. Jest pan zatrzymany w związku z podejrzeniem o podwójne zabójstwo. Zechce pan podejść do samochodu, położyć obie dłonie na dachu. Das ist ein Missverständnis. Ich kläre das gleich auf. Ręce na dach. Proszę. Nie znam ich. Z żoną jednego z nich ma pan romans. Jestem żonaty, nie miewam romansów. Kobieta to potwierdziła. Nazywa się Edyta Zeidler. Kobiety wygadują różne głupstwa. Nie znam żadnej Zeidler. Już prostszej linii obrony pan nie ma. Są fotografie. Chcę je zobaczyć. To jest Eugeniusz Zeidler. A to jest Sławomir Woźnicki, który robił te zdjęcia. Obaj zostali zastrzeleni z tej samej broni w podobny sposób, prawdopodobnie przez tę samą osobę. Aż sam jestem zaskoczony, że to takie proste. Mogę zapalić? Jasne. No dobrze, koleś, a teraz do rzeczy. Proszę do mnie nie mówić, koleś. Będę się mówił, jak ci podoba. Co robiłeś w nocy z 13 na 14, między 23 a 4 nad ranem? Nic nie robiłem. Słucham? Nic nie robiłem. Chcesz powiedzieć, że mam się wsadzić bez przeproś i tak dalej? O 20 zadzwonił do mnie jakiś mężczyzna. Nie przedstawił się. Powiedział, że ma coś, co może mnie bardzo zainteresować. Mówił dosyć bełkotliwie. Wyznaczył miejsce. Miałem na niego czekać w samochodzie na drodze do parku w Powsinie. Świetne miejsce. Nie bałeś się, że to pułapka? Ja się niczego nie boję. Nikt się nie zjawił. W pół do pierwszej wróciłem do hotelu. A w nocy z 14 na 15, między 22 a 3? Byłem w domu mojego przyjaciela na Mazurach. Tam, gdzie robiono te zdjęcia. Ktoś to może potwierdzić? Byłem sam. Alibi robi wrażenie. Czy wniosek o sanki jest już gotowy? Rano pojedzie do prokuratury. Idź spać, to już druga noc na nogach. Jeśli uda nam się go posadzić, będziesz bohaterem na całą Polskę. To wszystko jest zbyt proste. Zdarza się czasem, że coś jest proste. Ale to jest za proste. Andrzej, ty jesteś paranoikiem, no. Przecież wszystko się zgadza, motyw, okoliczności. Brakuje narzędzia, ale też się znajdzie, no. Nam pasuje. Bo chcemy, żeby nam pasowało. Paranoja. No, trzymasz w łapie międzynarodową szychę oskarżoną o wielokrotne morderstwa. I masz na niego haka. A ja nie chcę go posadzić za zabójstwa, których nie popełnił. Ale on je popełnił. Szantaż. Te zdjęcia kompromitują wyłącznie Edytę Zeidler. Nawet nie trzeba ich publikować. Wystarczy wysłać do Nowego Jorku. Pani prezes Kleinfeld & Braun nago na basenie w ramiona gangstera. I dlatego poprosiła Zawierskiego o pomoc. On to zrobił dla niej. A jej mąż? Przecież on ją szantażuje.
poznał tego Woźnickiego w tej sekcie. Zlecił mu zrobienie zdjęć, a może zażądał, nie wiem, rozwodu z podziałem majątku. Dlatego Zawierski zabił ich obu. Najpierw zastrzelił Zajdlera, potem przewrócił mieszkanie Woźnickiego. Nie znalazł tych zdjęć, zażądał ich od Woźnickiego. Ale ten był głupi, pach, pach i po Woźnickim. Co, zapłaciła mu? No bo trudno uwierzyć, że stracił głowę dla Edyty Zajdler. No, ładna kobieta, ale bez przesady. On ją posuwa, bo dzięki niej ma wejścia. Taki związek to dla niego majątek. Nie psułby go jakimś idiotycznym zabójstwem. Mam tu billing jego komórki z 13. Rzeczywiście ktoś do niego dzwonił o 20. Mamy numer i to jest numer z willi Edyty Zajdler. Domu mógł być tylko jej mąż. Ona była wtedy w Nowym Jorku. Pasuje? Dlaczego nie ma alibi? W sprawie o zabójstwo Kabana w Poznaniu miał alibi żelazne. Minuta po minucie. A tu co? Taki fachura? I położył nam się jak na talerzu? Może to rzeczywiście partackie, ale to już chyba jego problem, a nie nasz. Co to jest za makulatura? Z mieszkania Woźnickiego. Zanim zaczął podglądać na brukowców, robił zdjęcia dla czołowych magazynów. Playboy, Twisty. Idę spać. Więcej samotnych nocy, co? Lata byłem jego asystentem. Dzisiaj tacy są już tylko w muzeum. No ludzie, do roboty czas ucieka. Stara szkoła, sam się uczył od najlepszych. Te sesje z ciuchami, piktoriale, to szaj, żeby pan widział, jak on klatki robił dla siebie. No jak, dziewczyny, zaczniemy jeszcze dzisiaj? Marcin, zmieniłeś kasetę? No to zmieniaj, zmieniaj. No, dobrze. Ja dzięki niemu poznałem Branta, Iwansa, Friedlandera, klasyków czarno-białej fotografii. Ania, Marysia, gotowe? To jedziemy. A dlaczego trafił do brukowców? Dołek. Jaki dołek? Poprawcie ten make-up. Normalnie najpierw woda, potem reszta, szpryca, koks, kwasy. Taki dołek nie bierze się z niczego. Bierze się z życia, jak w telenoweli. Kobieta. On był potrzaskany przez życie, trzy żony, trzy rozwody, dwoje dzieci. No i wreszcie znalazł ją. W klubie. Tańczyła na róże. Rzeczywiście szprycha była nieludzka. Zwierzak. Obiektyw ją kochała aż miło. No i zrobił jej piktorial do Playboya. Została dziewczyną roku. Zakochał się strasznie. Pygmalion wymyślił ją. I oszalał. Facetom w średnim wieku się to zdarza. A ona zrobiła karierę. Wybiegi, okładki. Zagrała nawet w serialu. Aktorka z niej była jak z koziej dupy worek na mąkę, ale zagrała. Dobra, Ania, Marysia, zmieniać ciuchy i jedziemy dalej. Tylko szybko, szybko, szybko. Dlaczego pan stoi? Proszę siadać. Cwana dupa, inteligentna, wygadana. Umiała manipulować facetami. Zniszczyła go, wycisnęła jak cytrynę i zostawiła. A on nie mógł się już podnieść. Co się z nią potem działo? Podobno została lalą jakiegoś gangstera, ale nie wiem, czy to prawda. Mówili, że straciła dla niego głowę. Może ciągnęło wilka do lasu. Jak się nazywała? Miała jakieś takie śmieszne nazwisko. Woźnicki jej doradził, żeby zmieniła, ale kurczę, nie pamiętam. Niech pan zaczeka, może znajdę tam ten numer.
Magda Lipiec, a wcześniej Kuś. Adrianna Kuś. Dałem się podejść jak gówniarz, jak gówniarz! Młody, dawaj mi tu natychmiast Zabierskiego. Natychmiast! I co z tego? Nie rozumiesz? Te zdjęcia robił Woźnicki. Ona była jego kochanką. Rzuciła go dla Zabierskiego. Przecież ona ich wszystkich znała. To jest ona! Dobrze, nic nie rozumiem. Czy według ciebie to coś zmienia? Jesteś gołąbem, czy tylko udajesz? To ja może nie myślę za szybko, ale to nie pomoże, żeby mnie obrażać. O ja chromol! O ja chromol! Możesz mnie zdegradować, wyrzucić na zbity pysk. Ja jestem zero, nul, kretyn, chory na miażdżyce. Ja się nie nadaję do tej roboty. Uspokój się, o czym ty mówisz? Przecież ja jej tego nie powiedziałem, rozumiem? Ja jej tego nie powiedziałem! No dobrze, czego jej nie powiedziałeś, do jasnej cholery? Że Zajdler też zginął od strzału w głowę. Ja jej tego nie powiedziałem, a ona to wiedziała. Dowiedziałeś od Zawierskiego? Nie, wiedziała to z autopsji. Nie chwytam. Nie chwytam! Ona ich wszystkich zabiła. I urządziła tak, żeby tym obciążyć Zawierskiego. Dlatego ty w to uwierzyłeś, bo on nie ma alibi. Przecież ona kazała Woźnickiemu zrobić te zdjęcia. Chytrze to wszystko wymyśliła. Ja jestem więcej niż pewny, że pani mecenasowa Nawrocka rozpoznałaby swoją opiekunce do dziecka tę samą dziewczynę, którą widzisz na okładce. Wyszedł za kaucją. Słucham? Dziś rano prokurator przesłuchał go w obecności adwokata i zgodził się na kaucję. Wyszedł w samo południe za 165 tysięcy złotych. W życiu nie widziałem takiej sumy. Dzwoń do mnie na komórę. Już to zrobiłem, nie odpowiadam. Dzwoń do Edyty Zajdler. Półtorej godziny temu zjadła z nim lunch. Dała mu klucze od domu z prośbą, żeby na nią poczekał. Masza ma dzisiaj wolne. Masz te swoje wytrychy? To na nic. To wszystko skodowane cyfrowo. Trochę za wysoko. Pakowała w niego chyba cały magazynek. Dlaczego to zrobiła? Zemsta porzuconej kobiety. Powiedziała, że jedyną rzeczą, jakiej nie może znieść, to kiedy facet rzucają dla innej. Wziąłem to za żart. A ten telefon stąd? Z tej willi na komórkę Zawierskiego? Była tu z Zajdlerem.
Owinęła go sobie wokół palca, zresztą był przećpany i podpity. Mogła powiedzieć o taki żart, który chce zrobić koledze. No to sięgnął po telefon i zadzwonił. 3 godziny później strzeliła mu w czoło. W tym czasie Zawielski siedział w Powsinie, nie wiedząc, że ktoś morduje właśnie na jego konto, a on nie ma żadnego alibi. Zarząd, żeby powiadomili o Kęcie i przejścia graniczne. List kończy, trzeba rozesłać. W gruncie rzeczy niewiele o niej wiemy, nie musi od razu wyjeżdżać z kraju. Zostaw. Przykryj mnie. Żałujesz? Nigdy nie żałuję tego, co zrobiłam. A powiesz mu? Nie wiem. W ogóle nie wiem jeszcze, co zrobię. Spójrz na mnie. Odwróć się i spójrz na mnie. Proszę cię. Chcę, żebyś mu powiedziała. Chcę, żebyś została ze mną. Na jak długo? Do końca. Jesteś pewien, że tego chcesz? Jestem. Chciałam ułożyć z nim swoje życie. Tak, ale nie ułożyłaś. Jeszcze nie ułożyłam. A kiedy ostatnio byłaś z nim w domu? Dzwonił od tamtego czasu? Nie noszę przy sobie telefonu. To zadzwoń do szpitala i zapytaj, czy się dowiadywał o ciebie. Nie dzwonił. Dobrze o tym wiesz. Daj mi ręcznik. Jest w szafce pod lustrem, weź, który chcesz. On cię nie kocha. A ty mnie kochasz? Bardzo. I będę o ciebie cholernie zazdrosny. Podoba mi się, że tak łatwo można cię zawstydzić. Ubierz się. Wiedziałam, że mnie znajdziesz. Skąd wiedziałaś? Intuicja. Ostatecznie jestem kobietą.
tylko cię zobaczyłam. Wtedy na drodze przy samochodzie. Czułam przez majtki, że nie będzie z tobą łatwo. Wiesz wszystko? Chyba tak. Czyli dobrze cię oceniłam. Masz to zresztą wypisane na tej swojej gębie. Takich już chyba teraz nie produkują. Ubierz się, nie będziesz przecież podróżować w szlafroku. Dasz mi 5 minut? Widzisz, kraty w oknach, drzwi są tylko jedne, nie ucieknę. 5 minut. Komisarzu Gajewski. Na sali nie zdążyliśmy. Dlaczego? Bo raz od wielkiego dzwonu młody trzeba być człowiekiem, nie psem. Thank you.